Na przestrzeni ostatnich lat technologia stała się nieodłączną częścią naszego życia. I to już się nie zmieni. Zmienia się natomiast jej wpływ na nas, na nasze zachowanie, samopoczucie i na nasze zdrowie. A my bardzo często nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Przychodzi jednak taki dzień, gdy po obejrzeniu całego sezonu serialu w jedno popołudnie albo po bezmyślnym scrollowaniu Instagrama zaczynamy się czuć ze sobą źle i mieć wyrzuty sumienia, że przecież niczego tak naprawdę nie zrobiliśmy. Albo problem się pojawia, gdy przy rodzinnym obiedzie nie jesteśmy w stanie choćby na chwilę rozstać się z telefonem. Albo gdy wstajemy kolejnego poranka z bólem pleców i karku, bo przez ciągłą pracę przy komputerze nasze ciało wreszcie postanowiło nam odmówić posłuszeństwa. Czy w takim razie nie jest tak, że technologia, która przecież miała nam służyć i pomagać, zaczyna przejmować nad nami kontrolę? I co w takim razie możemy zrobić, aby się przed tym obronić? O tym wszystkim już w tym odcinku. Cześć, z tej strony Bartek Olejniczak, a to jest 7 odcinek podcastu Zwinność Osobista, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy o tym, jak zdobywać i rozwijać kompetencje przyszłości, czyli umiejętności niezbędne w tej nowej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości, tak by potrafić odnaleźć się w każdej życiowej sytuacji i by móc bez obaw patrzeć w przyszłość. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o problemie, z którym ja osobiście mierzę się już od pewnego czasu, a który z bardzo dużym prawdopodobieństwem dotyczy również Ciebie, czyli o technologii, jej obecności i roli w naszym życiu. Bo mam takie bardzo silne przekonanie, że umiejętność kontrolowania tego, w jaki sposób korzystamy z technologii, będzie już za chwilę, o ile nawet już nie jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Obecnie technologia otacza nas już na każdym możliwym kroku, a nieświadome korzystanie z niej staje się dla nas coraz bardziej męczące i kosztowne, zarówno pod kątem naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego razem z moim gościem zastanowimy się dziś, co zrobić, aby technologia pełniła rolę, którą jej wyznaczyliśmy, czyli przede wszystkim narzędzia, które ma nas wspierać i rozwijać, a nie kontrolować i zagrażać naszemu bezpieczeństwu. A gościem tym jest Kamil Śliwowski, czyli trener i animator edukacji medialnej i cyfrowej, który już od ponad dekady działa na rzecz otwartych zasobów wiedzy i kultury, prowadząc liczne działania edukacyjne w Polsce i na świecie. Serdecznie Cię zapraszam do naszej rozmowy. Cześć Kamil, bardzo miło mi Cię gościć w podcaście. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mogli porozmawiać o technologii, o jej obecności w naszym życiu, no i o tym, co możemy zrobić, żebyśmy to my panowali nad tą technologią i jej wykorzystaniem, a nie ona nad nami. Więc witaj w podcaście. Witaj, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i faktycznie, mimo że to wszystko robimy za pomocą technologii, spotykamy się, słyszymy, widzimy, jest technologią, to są te rzeczy praktyczne, do których ona może służyć i nam pomagać, ale najczęściej tak naprawdę gdzieś ta technologia jest trochę, tak jak powiedziałeś, dystrakcją i przejmuje kontrolę nad nami coraz częściej. To pewnie wszystko zależy od tego właśnie, czy my świadomie z niej korzystamy, czy jednak ona przejmuje nad nami taką automatyczną kontrolę. I myślę, że to jest jeden z takich ciekawszych wątków, które na pewno będę chciał dzisiaj poruszyć w naszej rozmowie. Ale tak na sam początek. Kamil, opowiedz może trochę o sobie i o tym, jak w ogóle ten temat technologii i właśnie cyfrowego dobrostanu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, w ogóle się pojawił w Twoim życiu. Z jednej strony wynika z mojej pracy, a z drugiej strony z osobistych zainteresowań. To znaczy, ja jestem w ogóle trenerem kompetencji cyfrowych i od kilkunastu lat zajmuję się prowadzeniem szkoleń, warsztatów, e-learningu, ale też projektowaniem różnych form edukacji dla organizacji pozarządowych, czasem z firmami. I najbliżej mi jest w ogóle do pracy z nauczycielkami i nauczycielami. I chyba stąd się wziął też cyfrowy dobrostan. To znaczy już parę lat temu miałem taką obserwację też o sobie, że kiedy się z tego szkoli, jeszcze przed pandemią, przed zdalnością, no to mamy taką tendencję tego, że po prostu uczymy się tych aplikacji kilkunastu dziennie. Jakby non stop siedzę przed komputerem, nagrywam się, występuję. I z jednej strony to jest praca, ale w jakiś sposób czasem ta praca przed komputerem mamy wrażenie, że jest dwa razy bardziej męcząca, dwa razy więcej sił wymaga, czy x razy więcej sił wymaga, niż taka, która nie wymaga komputera, nie wymaga smartfona i uczenia się co chwilę nowej aplikacji. I stąd był taki pierwszy przejaw tego, że okej, to chyba warto byłoby się temu przyjrzeć na sobie, a wtedy ja też parę lat temu uczyłem trochę o bezpieczeństwie w sieci dzieciaków i nauczycieli i zaczął się pojawiać taki wątek, okej, to bezpieczeństwo w sieci też nie jest tylko zależne od tego, czy masz dobre hasło,
ale od tego, czy jesteś czujny, czy jesteś uważny. I tu się pojawia takie połączenie, okej, a dlaczego jesteśmy mniej czujni i mniej uważni przed komputerem? Dlatego, że on jest taki szybki i tak dużo rzeczy się w nim dzieje, a na smartfonie jeszcze szybciej. No i tutaj jakby możesz sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy zaczynasz wchodzić w takie rzeczy psychologiczne, nagle się okazuje, że ta technologia jest konstruowana w sposób, który bazuje na psychologii i niestety też bazuje na wielu rzeczach w psychologii, które są podpowiedzią, jak przejąć kontrolę nad naszą uwagą, nad naszym czasem, wzrokiem, słuchem, koncentracją. No i stąd nagle się okazuje, że zamiast zajmować się bezpieczeństwem w sieci, zacząłem się zajmować coraz bardziej dobrostanem cyfrowym i czytać coraz więcej o psychologii i próbować się nauczyć, w jaki sposób możemy jednak technologię, tak jak powiedziałeś, kontrolować i sprawić, żeby była dla nas nie tylko przyjemna i ciekawa, ale żeby była dla nas w miarę bezpieczna i zdrowa na co dzień. No właśnie, więc tym słowem, takim kluczem, który gdzieś tutaj się przejawia w tym, co mówisz, jest jednak ten dobrostan, well-being, czy w ogóle takie nasze poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie zadowolenia wewnętrznego, które no właśnie technologia bardzo często w jakimś sensie albo nawet coraz większym z każdym kolejnym dniem nam zabiera, w związku też również z pandemią. I co gorsza, my sobie bardzo często z tego nie zdajemy w ogóle, mam wrażenie, sprawy. Więc zacznijmy może w ogóle od tego, czym jest dobrostan, bo myślę, że to jest takie określenie, które gdzieś krąży, które w jakiś sposób jest kojarzone przez wiele, wiele osób, ale myślę, że może być definiowane różnie, więc jak ty rozumiesz dobrostan i w jakim kontekście ty się nim posługujesz? Znaczy, dobrostan tak jakby najprościej próbować zdefiniować, bo faktycznie to nie jest taki stan, który ma bardzo jasną, konkretną definicję i to też jest coś, co się nowego pojawia, zwłaszcza w psychologii pozytywnej, skąd się wziął, ale to jest taki stan zadowolenia. Tak można byłoby to najprościej w dwóch słowach określić, gdzie, nie wiem, dany zakres tego dobrostanu jest dla nas zdrowy i satysfakcjonujący. I to też jest już pierwsza ciekawa podpowiedź, dlatego że to oznacza, że on może być różny, indywidualny dla różnych ludzi. Jak sobie do niego dorzucimy cyfrowy i damy sobie pytanie, okej, co to znaczy, że coś jest dla mnie komfortowe, zadowalające w tym, ile korzystam z technologii, to będzie różne dla mnie, dla ciebie, dla dzieci, dla osoby, która, nie wiem, programuje na przykład i spędza kilkanaście godzin przed komputerem. Więc to jest takie, myślę, że też ważne, żeby sobie powiedzieć, że ten dobrostan to jest pewne poszukiwanie tego stanu satysfakcji. To nie jest coś, do czego możemy dążyć i to będziemy mieli na wieczór, na koniec i załatwione, albo po tygodniu szkolenia, tylko to jest coś takiego, co wypracowujemy w sobie. Trochę teraz coraz częściej myślę o tym jako o kompetencji odnajdywania na co dzień takiego zdrowego, satysfakcjonującego poziomu korzystania z technologii. I to też jest dla mnie ciekawe, że jak to jest proces, to też z ludźmi można rozmawiać o tym, czy on jest taki sam, kiedy pracujesz, taki sam, kiedy jest weekend, czy to jest to samo w wakacje, a to samo, kiedy jesteśmy skazani na technologię, bo jest lockdown. I te rzeczy też się teraz zaczęły zmieniać. I zeszły rok, tak jak powiedziałeś, on tutaj bardzo dużo przetasował. Korzystamy więcej z technologii, bo musimy. I teraz jest pytanie, jakby jak możemy to zrobić właśnie z myślą o naszym dobrostanie, a nie wyjeżdżając z Bieszczady, w której tak nie można wyjechać, bo jest lockdown. Czyli dążymy do, tak jak wspominaliśmy zresztą na początku, do tutaj opanowania roli technologii w naszym życiu. No i to jest droga, tak? Czyli tak jak już zresztą wspomniałeś, no nie, chyba nie dojdziemy nigdy do takiego momentu, w którym stwierdzimy, że już, już jesteśmy, mamy ten, ogarnęliśmy, kontrolujemy technologię, bo zakładam, że nawet gdybyśmy rzeczywiście mieli taki dzień, w którym mamy takie poczucie, to następnego dnia producenci technologii jednak nas czymś zaskoczą. Więc może w takim razie, skoro to jest proces, to jaki problem on pomaga nam rozwiązać na co dzień? Dobra, to powstrzymuj mnie, żebym się nie rozgadał, bo jak wiesz, już ci powiedziałem, że jestem trenerem, więc bym chciał strasznie dużo rzeczy przekazać bardzo często, a w podcaście mamy czas. Najlepsze rozwiązanie. Natomiast tych wyzwań jest kilka i jeszcze przed pandemią myślę, że takie pierwsze kluczowe, to powiedziałeś o tym przejmowaniu kontroli. Ja mam czasem takie wrażenie, że to, co z czym ludzie na przykład też przychodzą na warsztat czasem do mnie,
to jest poczucie, to nie jest, to jest poczucie tego, że technologia potrafi manipulować naszym dobrym samopoczuciem. I to jest coś trudniejszego niż tylko to, że ona nam sprawia, że się czujemy źle. Bo to nie jest takie proste, że czujemy się źle, że boli nas głowa na przykład od technologii. Tylko mamy takie poczucie, że chcieliśmy na przykład spędzić kilkanaście minut na Instagramie, bo nas interesuje, a kończymy z tym, że mamy złe samopoczucie, kiedy skończyliśmy te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Albo w drugą stronę, chcemy obejrzeć jeden film, oglądamy kilkanaście i nagle się okazuje, że po kilkunastu odcinkach bolą cię plecy i bolą cię oczy. Czyli coś tu się takiego zadziało, gdzie nie tylko straciliśmy kontrolę, ale jeszcze na początku nam się wydaje, że ta technologia nam sprawi jakąś przyjemność, że da nam jakąś nagrodę. I to jest ten poziom właśnie manipulacji, z którym cyfrowy dobrostan walczy. To znaczy, w jaki sposób możesz korzystać i brać sobie coś dobrego z technologii, ale nie dać jej się wciągnąć na za długo. To jest pierwsza taka trudność, czyli że korzystamy za długo, więcej niż jesteśmy przyzwyczajeni, niż nasz organizm ma sens i wytrzymuje, więcej niż nam sprawia przyjemność. I to jest taki pierwszy rzecz, która już od wielu lat zaczęła być dyskutowana. Ludzie przychodzą i mówią, za dużo spędzam czasu przed komputerem. To samo projektujemy, mówimy o dzieciach, czyli że dużo czasu spędzają przed smartfonem, komputerem. Pierwsza czerwona lampka taka, która się zapaliła. Druga, myślę, że to jest coś, co świetnie pokazał film Social Dilemma, który się pojawił w zeszłym roku na Netflixie. To jest nie tylko manipulacja tym, czy korzystam za dużo z telefonu, ale to jest też takie poczucie, że ja w sumie nie wiem, jak to działa, a teraz widzę i mam czasem takie poczucie, że to działa tak dobrze, że faktycznie jest w stanie też manipulować moimi emocjami. Czyli na przykład, znów biorąc na te biedne media społecznościowe, które są najczęściej temu winne, na przykład dostaję treści, które sprawiają, że się w jakiś sposób czuję. I to jest kolejna taka lampka, która się ludziom zapala. Znaczy, dlaczego tak dobrze YouTube wie, na czym ja chcę spędzić kilka godzin? Tak? Dlaczego on po prostu jest w stanie mnie wkręcić to na tak długo? Bo przecież nie potrzebuję aż tyle oglądać tych treści i nie przyszedłem też po to na YouTube, żeby obejrzeć tyle. I to jest taka druga lampka czerwona, a trzecia myślę, że w pandemii pojawiła się, kiedy po prostu wszyscy już się zorientowali, że nawet jeżeli to nie są media społecznościowe, nawet jeżeli to nie jest serial na Netflixie, nad którym spędzamy za dużo czasu i gry mobilne, tylko praca i nauka, to nagle się okazuje, że po prostu jesteśmy super zmęczeni fizycznie i psychicznie, mimo że tak jak teraz, już tylko rozmawiamy, tak jakbyśmy się spotkali na żywo, moglibyśmy porozmawiać, ale mimo wszystko, jak się przyjrzymy temu, jak działa nasz mózg, będziemy trochę bardziej zmęczeni po tej rozmowie, bo na przykład widzimy swój podgląd, co nie kalkulujemy tego normalnie, ale patrzenie w lustro jest trochę stresujące, a cały czas na przykład na telekonferencjach mamy swój podgląd. I nagle się okazuje, że mamy takie trzy rzeczy, ta manipulacja, media społecznościowe, czas spędzany przed ekranem i to, że ten czas jest bardziej taki eksploatujący nas psychofizycznie, to są te trzy rzeczy, które myślę jakby w tym momencie powodują, że ludzie są zainteresowani dobrostanem i że szukają na swój sposób różnych pomysłów, jak o siebie zadbać. Tylko że tutaj to, o czym mówisz, myślę, że już jest takim trochę wyższym poziomem świadomości. W momencie, gdy mówisz, że już ludzie przychodzą i widzą, że jednak są zmęczeni właśnie powiedzmy scrollowaniem social mediów czy wpadnięciem w ten binge-watching na Netflixie, gdzie połykamy cały sezon w ciągu jednego popołudnia. I to już rzeczywiście, myślę, że to już jest jakaś korzyść niejako, gdy już sobie zdajemy z tego sprawę, że to w jakiś sposób na nas działa. Natomiast ten dzisiejszy temat w ogóle jest dla mnie ciekawy, bo to jest też osobiście problem, z którym ja się mierzę i też myślę, że dla wielu osób i dla wielu naszych słuchaczy jest wyzwaniem. Ale myślę, że co ciekawe, bardzo często zanim my sami sobie zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy trochę wciągnięci w tą technologię albo przez nią opanowani. Bardzo często osoby w naszym otoczeniu chyba szybciej sobie zdają z tego sprawę. I no, ja na przykład się zastanowiłem w momencie, gdy dostałem od żony prezent, taką przegródkę na tu zostawiamy telefon w domu. Z takim przekazem, że no, nie trzeba go mieć cały czas przy sobie, że on nie musi jednak te powiadomienia, nie muszą gdzieś tam cały czas nam się pojawiać, nie musimy non-stop odpisywać na maile czy wiadomości na Messengerze. Więc pytanie, czy z twojego doświadczenia my sobie zdajemy w tym momencie sprawę ze skali tego problemu? Myślę, że przyspieszyło to faktycznie w trakcie pandemii, czyli kiedy po prostu telefon, komputer są non-stop w tym samym miejscu fizycznie, czyli na przykład nie mamy tych różnych przejść pomiędzy pomieszczeniami, między pracą, cokolwiek. Też mniej się poruszamy, więc na przykład
mniejszym jest dylematem, czy korzystasz z tego w trakcie jazdy samochodem, czy komunikacją miejską. I zaczynamy sobie zdawać na to sprawę. Myślę, że dużo osób też przyjrzało się temu, dlatego że zaczęło odczuwać skutki fizyczne, których jednak wcześniej rzadziej się o nich mówiło. To, jakby, to bardziej chodzi o ergonomię twojego miejsca za biurkiem, a nie ergonomię tego, że nagle spędzamy od rana do wieczora czas przed komputerem i przed smartfonem, bo też tak jak mówisz, co chwilę wyskakuje coś nowego, bo to już jest i praca, i rozrywka, i wszystko. Ale też a propos tego, co powiedziałeś, że to jest faktycznie trochę taki wyższy poziom, żeby zdać sobie to sprawę o tym, że w ogóle widzę, że jest jakiś problem, to też jest w ogóle bardzo, myślę, że ciekawe pytanie i ciekawa bardzo historia, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, dobrostan jest bardzo różny dla różnych osób. I pod tym względem, z mojej perspektywy, też jest zawsze ciekawe, co w ogóle co ludzi wkurzyło, każdego z nas, każdą z nas indywidualnie, co nas wkurzyło takiego, że w pewnym momencie się orientujemy, że nie, ja chcę odzyskać tą kontrolę nad urządzeniem. I to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe, jakby co to jest, bo gdzieś tam powiedziałem o tych kilku scenariuszach, które są typowe dla pandemii, dlaczego się ostatnio zaczyna robić takie ważniejsze i bardziej dyskutowane. Ale myślę, że to nie jest takie proste, bo właśnie dla ciebie, tak jak powiedziałeś, to może być ten moment typu mam kontakt z kimś bliskim, kto mniej korzysta z telefonu i zaczyna widzieć, że i zwracać nam uwagę, że ej, czemu cały czas jesteś przy stole, przy obiedzie, na smartfonie? I to może być ten moment, wiesz, ta eureka. A dla niektórych osób to jest takie poczucie, wiesz co, od tygodnia nie mogę się skupić, w ogóle nie mogę żadnego maila skończyć, żadnego dłuższego tekstu i mam wrażenie, że co 5 minut po prostu sięgam po telefon, ale nie mogę skończyć zadań, jakby co się dzieje. I to nie jest tak, że coś im się zmieniło na telefonie, tak? Że jakaś aplikacja zaczęła się po prostu piekielną aktualizację dostała i właśnie rozbraja nam całe życie, tylko gdzieś po prostu tracimy tą uwagę i ten telefon, który jest pod ręką, najczęściej telefon, bo to nie musi być on, chociaż najczęściej jest to telefon, on po prostu zaczyna być tym takim przysłowiowym chipsem czy papierosem, po który sięgamy najszybciej. I to jest coś, czego ludzie nie zauważają, ale równocześnie zauważają to, że jest coś nie tak. To znaczy jeszcze nie wiedzą konkretnie, z czego to się bierze, ale mają poczucie, że gdzieś tracę czas, gdzieś tracę uwagę, źle się czuję. Mhm. No i ten obszar relacji w sumie, który, bo to chyba były takie pierwsze sposoby na radzenie sobie właśnie z technologią i te objawy tutaj przejmowania tak kontroli przez technologię nad naszym życiem jeszcze w czasach offline'owych, kiedy się spotykaliśmy ze znajomymi w lokalach, w barach, już wtedy zaczęły się pojawiać takie rady, żeby tutaj wyzwania, że odkładamy telefony gdzieś tam na bok stołu, bo czy odwracamy, czy wkładamy do jakichś przegródek, już były jakieś propozycje ze strony różnych lokali, że jak zostawisz ten telefon w jakiejś tutaj szafeczce, to masz zniżkę na barze i tego typu rzeczy, które gdzieś tam miały na celu pobudzenie tych relacji offline'owych, które teraz tak nazywamy, co myślę jest o tyle ciekawe, że główną obroną właśnie stosowaną przez firmy technologiczne i w ogóle osoby promujące social media jest to, że one ułatwiają kontakt między ludźmi i umożliwiają budowanie i utrzymywanie tych relacji. Mm-hmm. Tak, znaczy i to jest myślę, że ciekawe przez ostatni rok i też to jest ciekawe, co będzie oznaczało cyfrowy dobrostan za pół roku, za rok. Jestem super tego ciekawy, bo jeżeli tylko za pomocą telefonu możemy się kontaktować, nagrać ten podcast, zrobić szkolenie, pracować z zespołem za pomocą technologii, nie tylko telefonu, no to czy w ogóle jeszcze możemy mówić, że my jakiś dobrostan odzyskamy, skoro nie możemy odłożyć tego telefonu? I to jest dla mnie super ciekawa historia, dlatego że tak jak właśnie powiedziałeś, te pierwsze pomysły parę lat temu były odkładać telefon, wyłączać technologię, zrobić sobie detoks na weekend i tak dalej. I to jest super. Dla wielu osób bardzo często to jest w ogóle świetny scenariusz też taki, żeby się trochę wyleczyć z takiego poczucia, że nie mogę się skupić. Że po prostu wyłączasz wszystko i dzięki temu musisz się skupić na tym, co jest offline'owe, co jest blisko ciebie, twoi bliscy, książka, cokolwiek, pobycie ze sobą. Tylko że taki detoks, on jest fajny na chwilę, ale to jest pytanie bardzo duże i nad tym się zastanawiają psychologowie, to jest to, czy detoks faktycznie nas nauczy, jak sobie poradzić, kiedy będziesz musiał wrócić w poniedziałek do pracy i będzie czekał Teams, Slack, mail i jeszcze z dziećmi zdalna nauka na kolejnej wersji Teamsa i coś jeszcze i po prostu i jedyna impreza, która w tym tygodniu cię czeka, też jest na jakimś telekonferencyjnym narzędziu.
Więc jakby pod tym względem ten detoks jest niewystarczający, bo nas możemy odzyskać trochę dobrego samopoczucia, ale nie do końca nas uczy, jak sobie poradzić, kiedy mamy te 8-10 godzin do spędzenia przed ekranem. Jak je spędzić lepiej? Czy da się w ogóle je spędzić lepiej? Mhm. No, to trochę tak, jakbyśmy próbowali tutaj odstawić alkohol i mieli najbliższy okres wypełniony imprezami rodzinnymi, nie? Więc tak, a biorąc pod uwagę, że jednak technologia no, nas otacza zdecydowanie no, w sumie z każdej strony, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc w sumie ilość pokus no poddania się tej technologii, nawet nieświadomie, jest olbrzymia, podczas gdy no właśnie to jest bardzo często nasze główne narzędzie w chwili obecnej do komunikacji, do pracy, do kontaktu. Czy widzisz jakiś tutaj możliwość zdrowego balansu między tą technologią, albo co przeważa, w sensie korzyści, zagrożenia w obecnej sytuacji? Mhm. Jak to postrzegasz? Ach, to pytanie o to, czy przeważają korzyści, czy zagrożenia jest najtrudniejsze. I ja powiem za siebie, bo może tak będzie mi najłatwiej. Znaczy, z jednej strony jestem z roku na rok coraz bardziej większym technosceptykiem. To znaczy podchodzę coraz bardziej sceptycznie do tego, że za pomocą technologii możemy wszystkie problemy rozwiązać, ale również akceptuję to miejsce technologii w naszym życiu. Sam szkolę online i inaczej bym teraz nie mógł pracować. Natomiast ten taki sceptycyzm dla mnie oznacza, że po pierwsze mam znacznie mniejszy entuzjazm do tego, czy każde nowe rozwiązanie technologiczne, ono faktycznie będzie korzystne i jest dużo uwagi poświęcam i to jest ten mój balans, żeby ocenić, przetestować, czy nie wiem, ten przysłowiowy nowy Clubhouse, który się właśnie pojawia, albo jakaś inna aplikacja, czy ona będzie dla mnie i nie wiem, w mojej pracy adekwatna i nie będzie wciągać za bardzo. Jeżeli nie, to super, to jakby tak jak pralka czy zmywarka niech tylko usprawnia moje życie. Ale jeśli to ma być kolejny telewizor, jeśli ma być to kolejna rzecz, na której stracę czas, która mnie zmęczy, mój wzrok, mój kręgosłup, cokolwiek, albo moich uczestników szkoleń, to tutaj staram się tak by być maksymalnie sceptyczny. I to jest taka trochę moja zasada. Na takim praktycznym bardzo poziomie to jest też to, żeby właśnie myśleć o tych rzeczach technicznych wokół nas, bardzo mocno narzędziowo, to znaczy starać się po prostu podchodzić do nich jako coś, co my wykorzystujemy, kiedy jest to nam potrzebne, a nie wtedy, kiedy to samo nas atakuje. To taka, wiesz, prosta rzecz, jak my wszyscy mówimy, że wyłączmy powiadomienia. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić dla swojego cyfrowego dobrostanu, wyłącz powiadomienia. Jasne, większość z nas może wyłączyć, a potem przychodzi do mnie nauczycielka i mówi, ale nie mogę wyłączyć powiadomień, bo mam stu kilkudziesięciu uczniów, dyrekcję i rodziców i jest mi super trudno. No dobrze, to czy możemy znaleźć jakiś czas, kiedy możesz mieć te powiadomienia wyłączone, żebyś mogła odzyskać trochę równowagi? I to nagle uruchamia taką dyskusję, że to nie jest problem telefonu, tylko może relacji w pracy, że ktoś może do ciebie zadzwonić nawet po godzinie 20 i teraz trzeba o tym porozmawiać. Więc to jest zawsze bardzo takie indywidualne i trochę bardziej skomplikowane niż tylko wyłącz telefon, wyrzuć go, wyłącz go, wyłącz siebie. I to jest też pod tym względem ciekawe, że ten balans, o który pytasz, czy jest możliwe, to pytanie, myślę, że zwłaszcza po tym roku pandemii, to jest pytanie o balans jego pracy, rozrywki w naszym życiu i tego, ile tej rzeczy robimy za pomocą technologii. Bo technologia się przez ostatni rok nie zmieniła. Nie mamy jakichś super nowych, groźniejszych telefonów. To są mniej więcej te same, które były 2-3 lata temu, szybsze i z lepszym aparatem, ale te same. Natomiast to, co się faktycznie zmienia i gdzie tracimy ten balans, to ile ta technologia jest, jakby i do ilu rzeczy ona jest pośrednikiem, którego nie można zastąpić. I to jest coś takiego, czego zawsze jakby gdzieś tam szukam i się nad tym zastanawiam. Też, żeby nie robić moralizatorstwa, żeby wszyscy właśnie mieli wyrzucać telefony i wyłączać wszystko na nich, kiedy bardzo często nie mogą, bo nasze prace się różnią na przykład. Albo nastolatki, które są w szkole. Nie możemy im powiedzieć, żeby spędzały teraz mniej czasu przed ekranem, kiedy nagle mają 7-8 godzin lekcji codziennie. To co możemy zrobić takiego małego, żeby te lekcje ich nie dobiły, tak? Żeby nie straciły całej energii codziennie. I tu zaczynają być fajne, małe rzeczy, takie techniczne też, które można poprawiać.
Super. Ilość wątków, które tutaj otwieramy powoli, nie jest, jest świetna i właśnie jest dla mnie fascynująca naprawdę, bo to są takie tematy, z którymi no właśnie wszyscy się mierzymy, niezależnie od branży, niezależnie od wieku, tak jak mówisz, od dzieci w szkołach, osoby, wiesz, tutaj w naszym wieku, w pracy, czy nawet osoby starsze, które teraz chcą mieć kontakt właśnie ze swoimi dziećmi, z wnukami, też się uczą korzystania z najprostszych technologii, tak żeby rzeczywiście móc oglądać, czy mieć ten kontakt właśnie przez WhatsAppa, czy jakiekolwiek inne aplikacje instalowane na telefonie. Natomiast to, co rzeczywiście tutaj myślę może być taką pierwszą, takim pierwszym znakiem zapytania trochę, albo takim znakiem stop, co o czym wspomniałeś, jest zadanie sobie tego pytania, czy to mi jest potrzebne i czy mi to się na coś przyda. I dosłownie miałem to samo w kontekście Clubhouse'a, o którym wspomniałeś, który teraz krąży i idzie tutaj przez social media. Wszyscy zachwalają, jaka to jest kolejna świetna możliwość do budowania tutaj społeczności, dzielenia się wiedzą, budowania marki osobistej jak zwykle. No i właśnie, a mi się właśnie już w tym momencie zaczęło pojawiać pytanie, ale jakim kosztem? I to jest fajny przykład, więc jakby mam tutaj Clubhouse od kilku dni, ale szczerze jestem na razie testerem, tylko nie wiem, czy zostanę. Natomiast jakby z mojej perspektywy też takiej właśnie warsztatowej, To, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe. To znaczy, patrzę sobie na taką aplikację, czy tą, czy jakąkolwiek inną, albo jakieś inne narzędzie i mogę się przyjrzeć kilku rzeczom, na które pewnie przeciętnie, kiedy instalujemy nową aplikację, nie zwracamy uwagi, no bo to nie jest nasza praca. Po prostu jakby albo jest fajne, ktoś nam wysłał zaproszenie, albo słyszeliśmy, że jest modne, więc wchodzimy. No i z jednej strony, jakby ja jako, nie wiem, trener tego cyfrowego dobrostanu, patrzę sobie na to, okej, fajnie na przykład, bo nie trzeba być widocznym, nie trzeba włączać kamerki. Więc ewidentnie to jest coś super, dlatego że nawet bardzo dużo badań współcześnie nam pokazuje, że kamera i widok nasz oraz patrzenie w kamerę po pierwsze nas męczy wzrok, ale też stresuje. Zwłaszcza widzenie siebie na podglądzie nas stresuje. Więc to jest jedna rzecz na plus. Dobra, no to super. Mamy coś, co jest teoretycznie lepsze niż taki Zoom, który powiedzmy uchodzi teraz do tego najbardziej męczące narzędzie do telekonferencji. Ale potem patrzę sobie na drugą rzecz, to okej, czy ta aplikacja na przykład domyślnie wysyła bardzo dużo powiadomień, albo czy te powiadomienia są skonstruowane w taki sposób, żeby mnie zachęcić, że tak powiem, emocjonalnie do czegoś. No i tak, no i patrzę sobie na te wszystkie rzeczy polecane, no to po pierwsze widzę chaos, po drugie widzę rzeczy bardzo takie sensacyjne, bardzo spektakularne, wszyscy się właśnie reklamują, więc trochę ciężko mi na przykład jest znaleźć te treści, które są odpowiednie, więc trochę traci na takim podejściu narzędziowym. Gdybym mógł szybko, prosto znaleźć coś bardzo konkretnego, to bym powiedział, że jest okej. No i potem powiadomienia. Czy ta aplikacja, kiedy ją zostawię na chwilę sama, będzie włączać te powiadomienia co chwilę, czy rzadko? No i zupełnie szczerze, jak wszedłem na początek na Clubhouse, to zobaczyłem, że mają 4 ustawienia powiadomień i nie można ich było wyłączyć. Musiałem wyłączyć je systemowo, dlatego że ich powiadomienia były bardzo rzadko, średnio często i często, co mi nie mówi nic. Mówi mi tylko, że będą wysyłać powiadomienia i nie mam bladego pojęcia, jak często po prostu. Co to znaczy rzadko? Co to znaczy rzadko? I testowo włączyłem sobie rzadko i się okazało, że to było 2-3 razy dziennie, co na przykład jak na mnie to już jest za często, bo zawsze mam na to czas tylko wieczorem wejść raz po pracy i zobaczyć, czy jest coś ciekawego. I to właśnie mi podpowiada takie rzeczy typu, że te narzędzia, typu aplikacje, nowe urządzenia, one wszystkie, też tak jak mówisz, one się bardzo szybko zmieniają. Jest ciężko też mieć takie jasne kryteria codziennie, co możemy zrobić, żeby to wybierać sensownie. Więc to podejście narzędziowe, takie podejście, okej, czy z aktualnej wiedzy jakiejś naukowej, czy to jest coś, co mi właśnie pomoże, rozwiąże jakiś problem, czy raczej właśnie być też podejrzliwym i raczej zakładać taką ograniczoną ostrożność, że to może być po prostu kolejna wciągająca rzecz, nawet jeżeli jest pozornie bardzo fajna. I tutaj nie chcąc krytykować Clubhouse'a, na przykład ja od razu takie dwie rzeczy widzę, zostawiam sobie na razie na nim konto, ale jakby zwracam na to uwagę, tak, że właśnie jakby, żeby nie myśleć tylko o tym, do czego ta aplikacja służy, ale też jak ona na nas będzie wpływać, tak, jakie będzie miała konsekwencje w twoim życiu, kiedy już zaczniesz na niej być, tak, i funkcjonować. Świetny przykład audytu w ogóle, takiego narzędzia i takiej aplikacji, który możemy zastosować. Bierzesz jeszcze jakieś inne elementy pod uwagę, gdy masz zainstalować jakąś nową aplikację na komputerze, na telefonie? Znaczy, jedno z takich rzeczy, która może jest mniej o dobrostanie, chociaż jest z tym związana trochę bardziej technicznie, to są już te kwestie takie dotyczące ochrony danych. I
powiązanie jest o tyle ciekawe, na przykład, że nie wiem, ktoś, kto się zajmuje bezpieczeństwem, pewnie gdybyś tutaj, nie wiem, rozmawiał z niebezpiecznikiem albo zaufaną trzecią stroną, to by się przyjrzeli jakimś funkcją typu, co to znaczy, że dajemy tej aplikacji dostęp do kontaktów. I to może być tam w różny sposób zabezpieczone i tak dalej, albo szyfrowane połączenie. Ja gdzieś tam bardziej zwracam uwagę na to i nie dałem dostępu do aplikacji do swoich kontaktów, żeby wysłać zaproszenia i tak dalej, albo żeby ona to sprawdziła, ale z innego powodu. Znaczy dla mnie to jest kolejna rzecz, że jak dam te informacje aplikacji, to ona będzie wiedziała o mnie więcej, więc prawdopodobnie też szybciej będzie potrafiła mnie o pewne rzeczy zaczepić, na które ja zareaguję. To jest trochę tak jakby, no nie chcę na przykład, żeby ten sklep internetowy wiedział wszystko, co mnie interesuje, bo być może chcę, nie chcę widzieć tych reklam, tak? Albo na przykład nie chcę widzieć tych poleceń. Zresztą przykład a propos uzależnień czy zdrowia. Jeżeli sklep czy aplikacja będzie wiedziała na przykład, że dobrze reagujemy na rzeczy związane, nie wiem, z alkoholem albo z papierosami albo z jakimś jedzeniem, które bardzo lubimy, a nie jest to coś zdrowego, to te reklamy nam się pojawią, bo nie mają naszego zdrowia w interesie. Więc czasem ja muszę zabezpieczać tą wiedzę o sobie przed aplikacją, tak, żeby tego nie wiedziała, bo nie chcę, żeby mi polecał algorytm coś, co będzie dla mnie niekorzystne. I to jest trudne, bo to już wymaga takiego dużego własnego zaparcia przed technologiami. Ale też na coś takiego zwracam uwagę, ile tych danych o sobie musimy zdradzić na sam początek już. I to jest to wykorzystanie psychologii przez twórców technologii, z którego my sobie nie zdajemy sprawy, bo rzeczywiście myślę, że niewiele osób połączy fakt udostępnienia listy kontaktów w telefonie z tym, że później będziemy w jakiś sposób atakowani przez reklamy związane z jakąś lokalizacją, czy przez to, że wejdziemy na jakąś stronę jakiegoś sklepu, wyszukamy jakiegoś produktu i potem, no okej, okay, akurat tak. AdWordsami jesteśmy gdzieś, tutaj już mamy świadomość troszkę na ten temat większą, tak. ale ta ilość udostępnianych danych i tego, co się na podstawie tych danych potem dzieje i w jaki sposób my jesteśmy atakowani przez technologię, myślę, że już może być tajemnicą dla wielu osób. Jest taka anegdotyczna historia, którą możecie sobie też, słuchacze, w ogóle słuchaczki mogą sobie sprawdzić, to jest przynajmniej jeszcze jakiś czas temu tak było, chociaż nie sądzę, żeby Facebook z tego zrezygnował, ale dzięki temu, że Facebook tak dobrze wie, na kim nam zależy, z kim się kontaktujemy, kto jest naszym randomowym przyjacielem, a kto jest naprawdę bliską osobą, to w momencie, kiedy usuwamy konto na Facebooku, jest kilka poziomów tego, że pyta się wiele razy, czy na pewno chcesz usunąć konto i w pewnym momencie Facebook pokazuje nam kilkoro naszych najbliższych znajomych z informacją, że będą za tobą tęsknić. I robiłem to na sobie kilka razy i naprawdę zaskakiwało mnie, że naprawdę jakby wybiera osoby, a mam 1500 znajomych na Facebooku, nie jakieś losowe, tylko tych kilka, których nawet może się rzadko z nimi kontaktuje, ale mam silną sieć społeczną. Tak? Mamy nie tylko wielu wspólnych znajomych, ale mamy faktycznie wiele powiązań, również nie tylko wynikających z ilości wspólnych znajomych. I to jest już na przykład takie manipulowanie emocjonalne, no bo faktycznie, jak myślę sobie, Marcin będzie za mną tęsknił, co to znaczy w ogóle? Tak? Jakby... I to jest ten moment, kiedy właśnie ta wiedza jest w ich rękach niebezpieczna z takiej perspektywy, że ona może być wiedzą, która będzie wykorzystana przeciwko mojemu samopoczuciu, przeciwko mojej samokontroli, mojej uważności. I to raczej chcemy ograniczać. I zresztą tutaj się toczy duża dyskusja, na ile być może w przyszłości wreszcie trochę prawnie będzie to ograniczone, że aplikacje nie będą mogły zupełnie dowolnie prowadzić algorytmów, które są w stanie wydrenować tą wiedzę i dopasować to powiadomienie, tą treść tak idealnie, żebyś musiał zareagować, żebyś po prostu musiał obejrzeć ten kolejny odcinek. Nawet jeżeli chcesz zrezygnować, czy chcesz odpuścić, chcesz iść spać. To, co mówisz, jest naprawdę przerażające. Ja sobie akurat nie zdawałem sprawy, nie usuwałem nigdy konta na Facebooku, więc akurat do takiego etapu nie doszedłem, ale myślę, że wiele osób rzeczywiście też może sobie z tego nie zdawać sprawy. To raz. Dwa, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, no nie ma możliwości, żeby z tej technologii, nawet myślę, że nie mówiąc już o 100%, w 50% myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie z niej zrezygnować. Bo nawet gdybyśmy usunęli wszystkie aplikacje na telefonie, no to jednak mamy tego Zooma, mamy komputer, mamy telekonferencję. No świat już od nas niejako to wymusił korzystania z tych technologii. Natomiast jednak jest gdzieś jakiś ten moment takiego
przedawkowania, kiedy rzeczywiście możemy sobie jakiś taki moment, do którego dojdziemy, do którego nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rzeczywiście ta technologia ma taki olbrzymi wpływ na nasze życie. To jeszcze zanim przejdziemy właśnie do szukania rozwiązań, tego, co my z tym tak naprawdę możemy zrobić, jak takie przedawkowanie technologiami się może najczęściej objawiać? Gdyby ktoś chciał na przykład z naszych słuchaczy może zrobić sobie taką analizę, czy coś z tego występuje u mnie? To myślę, że na początku wziąć warto pod uwagę dwie rzeczy, to znaczy czy naszym celem jest dobrostan, czy czujemy, że już jesteśmy na takim poziomie, że nawet kiedy nie wiemy skąd się coś bierze, czujemy się wręcz, że po prostu coś nam szkodzi. Jeżeli coś nam szkodzi, tak po prostu bardzo bezpośrednio, nie wiem, rozpada nam się relacja z najbliższą osobą, tracimy pracę, bo graliśmy w grę komputerową, cokolwiek, to myślę, że nie mówimy o dobrostanie. Tutaj faktycznie mamy poziom, w którym potrzebujemy od razu specjalistę czy takiej pomocy. Natomiast jeżeli naszym celem jest dobrostan i mamy poczucie, że czujemy się sfrustrowani, gdzieś na czymś tracimy czas, to pierwszą rzeczą, którą można spróbować zrobić, żeby zobaczyć, czy ja mam faktycznie problem, czy to jest problem związany z technologiami, to zrobić sobie przysłowiowo taką autoobserwację. Albo z kimś, albo samodzielnie. I tutaj jest wiele wątków. To znaczy średnia na przykład dzisiaj czasu dla osoby dorosłej w Polsce online to jest 6,5 godziny za zeszły rok. 2 godziny w mediach społecznościowych. Jeśli dobrze pamiętam, w linkach może ci uzupełnię, jeśli chcesz, ale to około 3 godzin ponad jest na smartfonie. I to są średnie krajowe dla dorosłych Polaków i Polek. No więc ciężko by sobie powiedzieć na zasadzie, dobra, jak jestem powyżej średniej, to mam problem i powinienem się tym zająć, bo ona nie wiadomo z czego wynika. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie właśnie, że coś w jakichś naszych procesach, na których nam zależy, żeby działały, nie wiem, nasze zdrowie, nasza koncentracja, czas, który mamy do dyspozycji każdego dnia, jest nieadekwatne, czyli coś gdzieś nam nie działa, i mamy intuicję, że to jest związane z korzystaniem z technologii, to pierwsze, co by warto byłoby zrobić, to faktycznie to zweryfikować taką tezę i to zmierzyć. I na przykład my na szkoleniach, na kursach prawie zawsze zaczynamy od takich najprostszych rzeczy, czyli i możesz zrobić to ćwiczenie nawet ze mną, powiedzieć sobie, ile ja szacuję, że dziennie spędzam z technologią, ze smartfonem, z jakimś inną rzeczą. Potem sobie i możesz zapisać sobie takie liczby. Potem się na przykład zastanowić nad tym, ile z tego czasu jest bierne, czyli na przykład słucham muzyki, albo jestem przed komputerem, ale na przykład tylko mam go otwartego i doglądam pocztę, kiedy spływa nowa raz na jakiś czas. A ile z tych rzeczy jest aktywne, czyli faktycznie spędzam czas przed ekranem, robię coś ze smartfonem i smartfon też jest pod tym względem właśnie aktywny i bierny. I pierwsza rzecz, no to za kilka dni wrócić na przykład z aplikacją do mierzenia czasu i zweryfikować to, czy faktycznie tak jest, że spędzam tyle czasu, ile myślałem. Druga rzecz, żeby sobie wyobrazić, na czym spędzam ten czas. I tutaj też wcale ludzie nie zawsze trafiają. To znaczy czasem inaczej obstawiają, na czym stracą czas, niż jest w rzeczywistości. Bo na przykład się nie chcemy przyznać, że to ta aplikacja tak wciąga. Albo na przykład myślisz sobie, że to było 5-10 minut dziennie z Instagramem, a jest godzina. TikTok, klasyczny przykład tego, jak długo czasu nam zajmuje wyjście z niego i nie doszacowujemy tego czasu, ile się z nim spędza. Więc po prostu takie zbadanie się, zdiagnozowanie i potem bardzo proste pytanie. Czy to jest tyle czasu, ile ja chcę z tym spędzać? Tak? Na przykład, czy to jest tyle, ile ja mam na to czasu? Bo na przykład wiem, że mam inne obowiązki. Wiem, że na przykład mój partner, partnerka zwraca mi uwagę, że mamy za mało czasu na wspólne spacery. I tu się otwiera ta dyskusja faktycznie, do czego jest mi to potrzebne, czy to jest narzędzie, czy to stało się po prostu problematyczne już. No i możemy faktycznie też dobrać jakieś rozwiązania adekwatne do mnie, tak? Na przykład wyrzucenie jednej konkretnej aplikacji, zablokowanie czegoś w telefonie, albo najtrudniejsza rzecz, pójście do pracodawcy i powiedzenie, ja jednak muszę pracować inaczej, nie mogę być cały czas pod Teamsem czy pod Slackiem, bo wysiądzie mi głowa i potrzebuję na przykład, jakby, żeby to było lepiej zorganizowane w pracy czy w szkole.
No już pracodawcy z tego, co wiem i też z mojej branży też słyszałem, pracując też w organizacjach IT, no gdzie jednak w pracy też potrzebujesz, szczególnie właśnie będąc na przykład programistą, potrzebujesz jednak tego czasu na skupienie i tego czasu rzeczywiście na to, powiedzmy, kodowanie przysłowiowe. Już różne mechanizmy są stosowane, powiedzmy, może nie zamykania biura, ale w chwili obecnej, jak pracujemy zdalnie, ale w czasach offline'owych na pewno słyszałem o motywach jakichś maskotek na biurku, że teraz jestem w fazie, proszę nie przeszkadzać. No w chwili obecnej, gdzie są statusy związane na różnych komunikatorach, no okej, nie przeszkadzać, można się wylogować. Natomiast no, widzę, że już organizacje też na przykład wprowadzają dni bez spotkań, bez coli, czy na przykład dni bez maila, tak żeby gdzieś tam tutaj ta komunikacja i te powiadomienia też się nie nawarstwiały i też nie przytłaczały i dały przestrzeń na tą wartościową taką pracę. Mhm. Tak, ale to w ogóle super, co mówisz, dlatego że często nam się wydaje, że to z góry jest problem, a czasem jest odwrotnie. To znaczy, że to my nie możemy przestać pracować, to nie my możemy się oderwać od smartfona i potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł to wymusić na nas sobych. I to jest też ciekawe. I czy to może być tak samo nastolatek czy osoba dorosła, która właśnie nie potrafi tego odłożyć, mimo że praca się skończyła, albo na przykład nie potrafi wyłączyć tych dystrakcji i zająć się tym dużym zadaniem do wykonania, tak? Tą pracą głęboką, o której też rozmawialiśmy przed, czyli właśnie skupieniem się na czymś ważnym, dowiezieniem czegoś większego, co jest trudne, kiedy co chwilę nas coś atakuje, tak? I kiedy co chwilę mamy pokusę odpowiedzieć komuś na maila, wiadomość albo na aktualizację w apce. Mhm. Na samym początku wspominałeś, że w ogóle ten cyfrowy dobrostan, no to jest droga. Bardzo mało prawdopodobne, że w ogóle osiągniemy go w pełni. Natomiast żeby sobie tak spersonifikować może trochę ten stan, bo tutaj mówiliśmy teraz o przykładach osób, które no właśnie są przytłoczone tą technologią i tym, w jaki sposób to się może objawiać w codziennym życiu. A gdybyśmy mieli opisać właśnie taki idealny przykład osoby, która świetnie sobie radzi właśnie z technologią, ma nad nią kontrolę, to jak to się u niej przejawia w życiu? Co cechuje tą osobę, że ona ma tą możliwość zapanowania nad tą technologią? To może dwa takie przykłady, bo one też będą trochę skrajne i nie muszą być dla każdego do zaaplikowania, ale powiedzmy bardziej na przykład z naszej działki, nie wiem, osób, które pracują z nową technologią i z jednej strony chcemy być na bieżąco, a z drugiej strony potrzebujemy czasem pracować głęboko, się na czymś skupić. No to jest, powiedzmy, metoda i to też może być dla was test, czy sobie z tym poradzicie. Powiedzmy, mamy metodę Pomodoro, żeby się skupiać na jednym zadaniu 25 minut, ale jest też taka bardzo prosta metoda blokowania sobie rzeczy w kalendarzu. Czyli że na przykład nie pozwalam sobie i ludziom mieć zadań, które mają pół godziny, kole pół godziny tu, pół godziny tam, tylko na przykład staram się blokować większy czas w kalendarzu. Na przykład 3 godziny jestem tylko na mailach, 2 godziny mam na spotkania i 2 godziny mam na przykład na rozmowy ze współpracownikami indywidualnie. I z jednej strony to brzmi bardzo prosto i logicznie, ale teraz jak każdy by sobie zrobił rachunek sumienia, to zwłaszcza od roku pandemii, większość naszych kalendarzy, przynajmniej moich znajomych i przyjaciół, tak nie wyglądają. No niestety. Tak. A jeżeli na przykład jesteśmy w stanie gdzieś coś takiego wypracować i ze sobą, i ze współpracownikami, no to bardzo często i szybko zauważamy, że faktycznie ta jakość i zadowolenie z tego czasu się poprawia, kiedy ja mam po prostu więcej możliwości na to, żeby się na czymś skupić. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało osób tak naprawdę jest w stanie multitaskować i zmieniać bardzo szybko czynności, przechodzić od jednej do bardzo innej czynności. Niektórzy z nas potrafią wysokim kosztem, to jest wysoki koszt energetyczny dla mózgu, ale dla większości z nas to nie jest idealne rozwiązanie, więc potrzebujemy tego czasu, kiedy usiądę, odpocznę, pomyślę, skupię się, zrobię, mijają 2-3 godziny, a nie, że przez te 2 godziny miałem kilka różnych rzeczy do wykonania. I do każdej wchodzę tylko na chwilę emocjonalnie, intelektualnie. Więc to jest taka rzecz, po której widać na przykład, jeżeli komuś to wychodzi, to ma ten poziom takiej pracy głębokiej, że potrafi ten blok wytrzymać, skupić się na większej rzeczy, nie ulega dystrakcjom. Czyli na przykład przez te 2-3 godziny nie ściemniamy sobie, że jeżeli nie odbieram telefonów, to go ich nie odbieram. Daję o tym znać współpracownikom, że nie odbieram wtedy telefonów. Faktycznie wyłączam powiadomienia te 2-3 godziny. Tak? To jest taki, bym powiedział, człowiek sukcesu, dobrostanu w pracy, który potrafi to zamknąć i faktycznie, nie wiem, też przysłowiowo o tej którejś godzinie, kiedy kończy pracę, zamyka ją też zupełnie.
I to jest też, myślę, bardzo ważne, to, że ten dobrostan to nie jest... Dlaczego to jest proces? Bo to wymaga codziennego tego ćwiczenia, żeby zamknąć tą pracę czy zamknąć komputer. Natomiast prywatnie to jest trochę bardziej skomplikowane, no bo znów do różnych rzeczy nam technologie służą. Ale ja tutaj, jeśli chodzi o takie prywatne podejście do dobrostanu, to bardziej szukam tego poziomu satysfakcji. Czyli niekoniecznie bym stronił od razu od tego, że jeżeli masz przyjemność z grania w grę, to żeby z tego rezygnować tylko dlatego, że to są dodatkowe godziny przed komputerem. Jeżeli to cię odstresowywuje, to super, bo to też jest ważne, mieć umiejętność zarządzania swoim stresem odreagowania. Natomiast jakby tutaj trzeba by się zastanowić, i tak dla mnie zawsze takimi idealnymi przykładami są osoby, które po pierwsze zapominają o telefonach, czyli nie mają paniki, kiedy nie ma smartfona w okolicy. Jest idealny przykład, to znaczy jakby najszczęśliwsi na świecie. Bo wtedy widać, że sobie po pierwsze radzą i mają kompetencje radzenia sobie bez smartfona, psychiczne i intelektualne, odnalezienia się w przestrzeni i podobnie. A po drugie też, że prawdopodobnie mają po prostu niego bardzo narzędziowe podejście, czyli to nie jest coś, co musi być zawsze w kieszeni, tylko to jest coś, co ja biorę wtedy, kiedy jest mi najbardziej potrzebne. Jeżeli nie sypiasz smartfonem w sypialni, jeżeli masz wyłączony dźwięk i w ogóle się nie stresujesz tym, że jest wyłączony dźwięk i odzwaniasz wtedy, kiedy chcesz, a nie wtedy, kiedy ktoś dzwoni, to prawdopodobnie jesteś tą osobą, która ten dobrostan już osiągnęła albo zawsze go miała. I to jest dla mnie taki ideał prywatny. Chyba tak, tak bym to określił. Ale już jeżeli korzystasz z tego i sprawia ci przyjemność, cokolwiek by to nie było, granie, Instagram, cokolwiek, w ramach tego czasu, który jest satysfakcjonujący, to super. To jakby od tego to miało być. Czyli o ile to jest świadome działanie z naszej strony i rzeczywiście służy naszemu relaksowi, tak jak wspomniałeś właśnie, graniu czy no nawet przeglądaniu Instagrama, ale z tą świadomością, dlaczego to robimy i co dzięki temu chcemy uzyskać, to działa. Natomiast się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście są osoby, które nie doznają tego ataku paniki, gdy wychodzą nagle z domu i nie czują telefonu w kieszeni, czyli bez tego... No właśnie, więc tak i ta pokusa na przykład, to jak dzwoni telefon, oddzwonię później, tak? Albo dostaję powiadomienie na Messengerze, albo widzę, że tam jakaś ikonka się świeci, że ktoś napisał, sprawdzę później. Albo cały dzień gdzieś mamy z tyłu głowy, że jakąś wiadomość trzeba napisać. I ja tak mam. I to się też na tym łapię, że potem kładę się już do łóżka i przez cały dzień nie miałem czasu czegoś właśnie zrobić. I jeszcze mail, bo nie wytrzyma, nie? Bo komuś coś tam obiecałem, ktoś wiem, że czeka. I co z tego, że jest 23 i najprawdopodobniej nie przeczyta tej wiadomości, ani na nią nie odpiszę, ale mam to poczucie jakieś takie wewnętrzne w środku, którym ciśnie, że muszę. Mhm. Tak, że sprawy są niezamknięte i to jest coś ciekawego, że to przed technologiami też to mieliśmy, ale one bardzo mocno wzmacniają i potęgują takie elementy, że muszę coś jeszcze zrobić, że muszę coś właśnie wysłać, zamknąć, odhaczyć zadanie, sprawdzić, czy jest coś nowego. I to jest trudne. Jakby dwie rzeczy w badaniach, które to potwierdzają. Powiedziałeś, że pewnie nie ma nikogo, kto się nie stresuje, kiedy zostawi telefon w domu. Realnie wystarczy naszemu mózgowi 10 minut bez telefonu, kiedy musimy go odłożyć, żeby podnosił się poziom kortyzolu. Czyli nasz stres rośnie w ciągu 10 minut, kiedy telefonu nam brakuje. I to jakby naprawdę pokazuje, jak silna jest ta relacja, bo prawdopodobnie jak 10 minut ktoś się spóźnia, to się mniej stresujemy niż kiedy telefonu nie ma przez 10 minut. To jest jedno, a drugie, że no właśnie mamy tą taką ogromną tendencję tego, że co też się najczęściej mówi o tych skokach dopaminy i też nie bierzemy tego pod uwagę, no bo tego nie widzimy, nie czujemy tego bezpośrednio. Tak, nikt nas się nie bada, nie mamy na smartwatchu poziomu dopaminy wyświetlanego, co byłoby super ciekawe moim zdaniem, jeżeli kiedyś do tego dojdziemy, że dlaczego masz to takie poczucie, że musisz cały czas coś wysłać, coś sprawdzić, bo niestety daliśmy się wytrenować na takie bardzo wiele setki, jeśli nie tysiące bodźców codziennych z różnych rzeczy, z różnych aplikacji, z różnego poziomu pracy, nauki. I to powoduje, że nasze napięcie jest płytkie, ale permanentnie skaczące. I to jest bardzo trudne. I tutaj właśnie ten ideał tej osoby, która może się od tego wyłączyć i ma ten spokój, że nie stresuje się i zamyka sama zadania, jest coraz trudniejszy. Nawet jeżeli jesteśmy sprawnymi osobami zawodowo, to nawet to mimo wszystko nas nie obroni, nawet w pełni zdrowia nas nie obroni przed tym, żeby mimo wszystko dać się wciągnąć w ten poziom skoków dopaminy przez smartfona zwłaszcza.
Ale to jest strasznie uwalniające. W sensie umiejętność zapanowania jednak nad tą technologią. Ja od jakiegoś czasu staram się wyrobić taki nawyk po pracy wychodzenia z córką na spacer i jednak tego świadomego zostawiania tego telefonu na tej półeczce, mimo gdzieś tam pojawiających się z tyłu głowy informacji, Boże, jak coś nam się stanie i nie będzie do kogo zadzwonić. Przerysowuję oczywiście, ale gdzieś tam ta myśl, że ten telefon jest kluczowy, takim kluczowym elementem w naszym życiu. To jednak po wyjściu na taki spacer, czy rzeczywiście godzinę bez przywiązania do tej smyczy, to pomaga. I sprowadza mnie od razu właśnie do kolejnego pytania. Umiejętności, nawyki, to jest coś, co tutaj nam wraca w kontekście tego panowania nad technologią. O tym, co mówiłeś, jeżeli o tych cechach tych osób, które sobie z tą technologią radzą, to są takie rzeczy, których no jesteśmy teoretycznie w stanie się nauczyć, czy w jakiś sposób wyćwiczyć. Jak to widzisz? Tak. I zresztą sam już podpowiedziałeś. Jedna prosta rzecz to jakby mieć taki moment, kiedy go wyłączamy i kiedy go zostawiamy, żeby się przyzwyczaić. Bo nie o to chodzi, żeby faktycznie go nie mieć, tylko żeby wyrobić w sobie poczucie, że jak trzeba, to mogę zostawić telefon. To co ludzie w ogóle robią, i są bardzo ciekawe badania. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Deloitte się o to zapytał w jakimś dużym badaniu, co robisz, żeby ograniczyć czas spędzany przed smartfonem. I większość osób po prostu wyłącza dźwięk, włącza nie przeszkadzać tryb i tak dalej. I to robimy, to jest bardzo doraźne. Dla mnie, jak też o to pytam na warsztatach, to jest taki moment, kiedy po prostu ludzie bardzo szybko próbują zareagować i rozwiązać problem. Najprostsza rzecz, wyłączę dźwięk, włączę tryb samolotowy. Natomiast na przykład bardzo mało osób jeszcze, co mnie cały czas zaskakuje, próbuje faktycznie sterować tym urządzeniem. I to jest łatwe, ale wymaga tej chwili pracy. Czyli na przykład, że ja siadam i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, świadomie podejmuję decyzję, co jest narzędziem, a co usuwam z telefonu, co blokuję na telefonie, żeby na przykład mnie nie wysyłało powiadomień, żeby mnie nie śledziło. I bardzo prosta rzecz, mimo wszystko robimy to jeszcze bardzo rzadko. Jakby nie stosujemy takich rozwiązań, których właśnie myślę, że są kompetencją, którą warto zdobyć w XXI wieku, czyli tego, że myślę o tym urządzeniu jakimś czymś, co ja sobie powinienem skonfigurować pod siebie, a nie pozwalać producentom, żeby było skonfigurowane pode mnie. Bo zmiana ustawień w smartfonie to nie jest poziom kodowania. Nie musimy tutaj się uczyć nic technicznie, to jest parę minut. Jeżeli tego nie potraficie, to odpalamy YouTube'a czy Google'a dla naszego modelu konkretnie telefonu. Szukamy tego miejsca, okej, gdzie się wyłącza powiadomienia, gdzie się włącza tryb nocny na przykład. I po prostu ustawiamy sobie takie pierwsze proste rzeczy, bo i to jest pierwsza też taka ważna rzecz, którą staram się na warsztatach przekazać ludziom. Nie ufaj wszystkim domyślnym ustawieniom twoich urządzeń. Czy to jest telewizor inteligentny, smart TV, czy to jest smartphone, czy smartwatch, cokolwiek. Ustawienia domyślne są przeciwko tobie. One są właśnie po to, żebyś spędził jak najwięcej czasu przed telewizorem, ze smartwatchem, z czymkolwiek. A prawdopodobnie chcesz odwrotnie. Prawdopodobnie chcesz po prostu, żeby to było do tego, do czego to kupiłeś i do niczego więcej. Tak, więc skonfiguruj to tak, jak chcesz, jak potrzebujesz. Więc to jest taka rzecz, której się stale uczymy. To jest też fajne, że jakby to jest rzecz, której się tak samo uczymy i to są te same umiejętności dla dzieci, jak i dla dorosłych. A o tyle ważne, że jak już przyjdzie ten moment, tak jak ty masz, że chcesz zostawić telefon i wyjść z córką na spacer, to będzie znacznie łatwiej takie rzeczy robić, kiedy będziemy mieli też poczucie, że my wiemy, jak to działa i jak tym sterujemy, a nie tylko tak, że nagle chcę się oderwać i bardzo szybko mi to nie zadziała. Na przykład dlatego, że wyłączę dźwięk, ale po powrocie będę miał 100 powiadomień i będę się stresował tym, że muszę teraz na wszystkie 100 odpisać, na wszystkich maili i tak dalej. Więc warto o tym myśleć nie tylko o ustawieniach, ale takiej kompetencji wyrabianiu sobie nawyku. Korzystam godzinę dziennie bez smartfona, idę na spacer bez niego, to jest jedna rzecz. Druga, przejmuję kontrolę i uczę się usuwać rzeczy, których nie używam, uczę się ograniczać rzeczy, które są zbędne. I to jest to właśnie stały proces, że dzięki temu po prostu mamy poczucie zadowolenia. Tak? To ja tym kontroluję wreszcie, a nie to mną steruję na co dzień. To teraz jak te umiejętności, nawyki stosować też już w konkretnych
nazwijmy to aspektach, kategoriach, powiedzmy pod kątem nauczania, pracy. Mhm. Jest coraz więcej też publikacji związanych tutaj właśnie z kontrolowaniem technologii. Wspominaliśmy też, rozmawialiśmy przed naszą rozmową właśnie o pracy głębokiej. To był chyba taki pierwszy obszar, w którym rzeczywiście dotyczył ograniczania technologii tak, aby tutaj zapanować nad swoją produktywnością, efektywnością i móc się właśnie skupić też na swojej pracy. Więc w tej książce też można znaleźć mnóstwo ciekawych porad dotyczących tego, co z tym zrobić, żeby móc spokojnie pracować tak, jak byśmy chcieli pracować. Jakie jeszcze inne obszary widzisz wykorzystania tutaj tych nawyków i umiejętności? Jak to można przenieść na te obszary naszego życia? To jeśli wspomniałeś o książce, to ja też polecę jakąś, bo mówisz o pracy głębokiej Kalaniu Porta, chyba, która jest po polsku już wydana, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jest. To tak samo też po polsku wydana książka dosyć niedawno, to jest Wyloguj swój mózg. Świetna książka też, zwłaszcza jeżeli macie dzieci, dlatego że jest taką wspólną podróżą przez to właśnie nie wyrzucanie telefonu, nie pozbywanie się technologii z naszego życia, tylko nauczenie się jakby jak możemy ją zastosować w najlepszy, zdrowy sposób w moim kontekście, w moim domu, z moimi najbliższymi. I to jest super, bo to Wyloguj swój mózg jakby wskazuje właśnie na to, że to, nad czym chcemy odzyskać też kontrolę, to nie jest tylko urządzenie, ale też jest to poziom naszej koncentracji, czyli to, jak nasz mózg działa, jak reaguje na wiele rzeczy. Natomiast na poziomie konkretu, i to jest super, tutaj myślę, że moglibyśmy gadać godzinami, bo to też się teraz bardzo zmienia, też dlatego, że pojawiają nowe badania na ten temat. Jest kilka takich obszarów, upraszczając, które można wziąć pod uwagę. Jeden to jest taki, żeby i to, co rozmawialiśmy przed chwilą, ograniczyć ten taki najbardziej bezpośredni wpływ urządzeń na mój poziom samopoczucia psychofizycznego. Czy to jest właśnie ograniczenie tej dopaminy, czyli właśnie tak jak najmniej powiadomień, jak najmniej dystrakcji cyfrowych, żeby nasz mózg mógł działać spokojnie w swoim tempie. To jest jedna rzecz. Druga, która jest myślę, że kluczowa, o której łatwo zapominamy, to jest to, że technologia zmienia też w jaki sposób się fizycznie poruszamy. Z jednej strony, że poruszamy się mniej, to jest jeden problem, a z drugiej strony to, że się w jakiś sposób niewygodny niestety cały dzień siedzimy albo pochylamy nad telefonem. I to brzmi jak teraz moralizatorstwo kogoś tam na szkoleniu z BHP, tylko przyznajmy się też przed sobą, że no niestety tak to większość z nas ma. I to nie o to chodzi, żebyśmy dostali piątkę ze szkolenia BHP, tylko żeby na koniec dnia ten ból nie był czymś, co nas frustruje też psychicznie i spowoduje, że następnego dnia na przykład gorzej nam się pracuje, bo się nie wyspaliśmy któryś dzień z rzędu, bo nas boli kark. Te rzeczy się kumulują i to jest coś, co też warto brać pod uwagę. I trzeci taki obszar to jest to też, o czym wspominaliśmy, to jest branie pod uwagę tego, że ta komunikacja tutaj przez ekran czy przez smartfona, czy przez komputer jest super, to jest bardzo dobrze, że to mamy, bez tego byśmy upadli w takiej pandemii społecznie prawdopodobnie, natomiast ona od nas wymaga pewnych nowych kompetencji i ona jest inna energetycznie i na to też trzeba brać po prostu jakąś poprawkę, czy to będzie dając wytchnienie dzieciakom przed kolejną lekcją Teamsową, czy podobnie do tego, że ile z czasu można spędzić przed ekranem, musimy jakoś wyznaczyć sobie jakieś limity dla siebie zdrowe. Ale też, żeby właśnie brać trochę poprawkę tego, że na przykład jeżeli kogoś szkolimy, jeżeli z kimś pracujemy, robimy kolejne spotkanie online, to zadaj sobie kilka takich pytań bardzo prostych. Na zasadzie, czy na pewno musimy mieć włączone kamery? Czy to spotkanie musi być na siedząco, czy może da się zrobić je chodzone, mimo że jesteśmy zdalnie? Albo na przykład, jeżeli robimy to spotkanie i faktycznie potrzebujemy na to x czasu, to czy za każdym razem takie spotkanie musi się odbywać w taki sam sposób na przykład, żeby jakby mimo wszystko dorzucić sobie takie elementy, które nas odprężą, nie dlatego, że potrzebujemy więcej rozrywki, tylko dlatego, że technologia jest bardziej męcząca niż spotkanie na żywo. Tak? To jest taka mała rzecz, którą też zawsze staram się ludziom zmienić w myśleniu. Nie chodzi o to, że masz swoim pracownikom dostarczyć więcej fanu, dlatego, że im się być może należeć należy na pewno, ale głównie chodzi o to, że pomyśl o tym, że dzięki temu ta efektywność wzrośnie po prostu. Że weźmiemy pod uwagę koszt energetyczny korzystania z technologii do tych codziennych czynności. Mhm.
mi przyszło do głowy, choćby rzeczywiście pomysł, to by mogło być coś genialnego. Umawianie się na spotkania biznesowe, w sensie czy konferencje na spacerze i całym zespołem. Przez telefon. Każdy tak, dokładnie. Każdy, no, kolejną aplikację instalujemy na telefonie, ale idziemy na spacer, więc coś za coś. No i widzisz tutaj właśnie w tym kontekście też kolejne pytanie, które od razu mi przyszło do głowy. Czy, bo tutaj widzę trochę taką sprzeczność, że z jednej strony chcemy ograniczać używanie technologii, a z drugiej strony bardzo często te narzędzia, które mają nam pomóc w ograniczeniu tej technologii, zastępują nam inne narzędzia. Czyli mówię tu, instalujemy jedną aplikację, która nam pomoże ograniczać ten czas korzystania na telefonie, żeby wyrzucić inną. Nie widzisz tutaj jakiegoś takiej sprzeczności w tym? Widzę i to chyba najlepszym przykładem tego są aplikacje do medytacji. Rzecz, która jest tak bardzo nie o technologii, tak bardzo jest o czymś czysto, o naszym skupieniu uważności i spokoju i równocześnie dzisiaj jest największy, ogromny rynek, po prostu najszybciej rośnie rynek nie ćwiczeń stacjonarnych na temat medytacji, tylko aplikacji medytacyjnych. I to jest trochę ta sprzeczność, ale ja mam w sobie jakąś już z tym się pogodziłem. Chyba też dlatego, co sam powiedziałeś wcześniej, że nie ma przed tym ucieczki, dlatego, że nasza praca i nasza edukacja nas do tego zmusza, więc próbujemy przynajmniej z tego wyciągnąć to, co jest tym najlepsze. I to może jest taka dosyć kompromisowa odpowiedź. Natomiast jest trochę też poważniejsza i myślę, że warto też sobie ćwiczyć trochę takiej odwagi, że okej, czasem to będzie jedna aplikacja, która pomoże mi ograniczyć nową technologię, ale jeżeli już mam trochę czasu i trochę energii, to tak czy siak poszukaj tego rozwiązania, o którym powiedziałeś wcześniej, czyli jakichś rozwiązań zupełnie analogowych. Bo to może być właśnie ten spacer bez telefonu, ale to na przykład może być też po prostu telekonferencja, która jest telefonem zwykłym, bez apki. Tak? Znaczy jakby, żeby jak z tym Clubhouse'em, o którym też mówiliśmy, na przykład żeby mieć tylko audio, żeby ograniczyć te bodźce, które z tego płyną i to technologia, że tak powiem, wtedy jest redukowana do jakichś takich najprostszych swoich funkcji. Pierwotnych sprzed 20-30 lat. Dokładnie. No zresztą sam wspomniałeś, że testujesz sam różne rozwiązania na sobie, żeby sprawdzać, czy co się sprawdza, co działa, a co nie. Czy w takim razie pod tym kątem masz właśnie jakieś takie narzędzia, nawet aplikacje, które polecasz i które rzeczywiście w tym dążeniu do cyfrowego dobrostanu mogą nam pomóc? Tak. To byłbym bardzo wdzięczny za polecenia, bo myślę, że tak jak wspomniałeś zresztą, ilość tego na rynku jest na pewno olbrzymia i teraz znalezienie tego, co rzeczywiście ma na celu nasz dobrostan, a co gdzieś tam się sprytnie kamufluje w tym technologicznym szumie aplikacyjnym, może być też trudne dla osób, które się nie znają w temacie. Westchnąłem, bo też musiałem odblokować ekran w tym czasie, żeby spojrzeć w telefon, bo nie spamiętam. Znaczy, zanim aplikację, to bym polecił, żeby w ogóle zdobyć papier i coś do pisania, bo możemy o tym też zapomnieć. A to jest super, bo oczywiście są aplikacje, które nam robią dzienniczki i możemy sobie to notować automatycznie. Bardzo przydatne, zaraz polecę. Ale też naprawdę bardzo prostą, dobrą metodą jest, żeby robić ten dziennik samodzielnie. Tak samo jak poleca się w dzienniki i notowanie rzeczy, za których jesteśmy wdzięczni, to też możemy sobie dorzucić te kilka rzeczy typu zanotowanie dystrakcji, które mieliśmy w trakcie dnia, zanotowanie sobie na przykład tego, ile dzisiaj na coś poświęciłem czasu. I to możemy też zrobić na papierze. Też nam to spowoduje, że trochę lepiej to się na tym skupimy i będziemy mieli na jakąś uważność na siebie. Natomiast jeżeli chcemy już faktycznie ruszyć to z telefonem i automatycznie, im prościej, tym lepiej. Tutaj, jeżeli mamy iPhone'a, on ma wbudowany czas przed ekranem. Super prosta aplikacja, możecie na niej zobaczyć swoje statystyki, to jest raz, ale dwa, że można też blokować aplikację po czasie. I to jest kolejna taka najprostsza porada, którą też na warsztacie warto dać, to jest znajdź te rzeczy, które poświęcasz na nie za dużo czasu i określ sobie, ile chcesz tego czasu dziennie na to poświęcić. Ja osobiście mam tak, że mój maksymalny limit na Instagram to jest 15 minut i zwykle po kilku dniach, jeżeli widzę, że go przebijam, to po prostu wyrzucam Instagram zupełnie, aż za tydzień, dwa zachce mi się z powrotem. Więc jakby staram się go po prostu eliminować,
ale widzę też na przykład, czy mam z tym w danym momencie, że tak powiem, jakiś tam swój problem, czy nie. I jeżeli to jest Android, to Android ma coś takiego wbudowanego, ale tylko nowszego, więc trzeba zastosować aplikację. Najprostsza, znów pierwsza z brzegu w darmowej wersji, Your Hour, twoja godzina, zupełnie wystarczy, da statystyki i da możliwość blokowania aplikacji. W zasadzie nie potrzebujemy nic więcej na początek, a jeżeli chcemy więcej, no to można się pobawić. Są aplikacje dosłownie, które na przykład powodują blokowanie i żeby odblokować aplikację, musimy rozwiązywać zadania. Co wydaje mi się super, ale równocześnie już tak bardzo taki strzał na księżyc, jeśli chodzi o poziom over-engineeringu po prostu, że na przykład musisz matematyczne równanie rozwiązać o różnym poziomie trudności, żeby odblokować TikToka na przykład. To już rzeczywiście musi być jakiś naprawdę olbrzymi poziom tutaj uzależnienia od tej technologii. Tak? Tak, albo ktoś musi na przykład bardzo lubić grywalizację sam ze sobą i próbować cały czas ze sobą się o coś challenge'ować. Więc są i takie rzeczy, ale najprostsze rzeczy możliwe, coś co pozwoli wam mierzyć czas i coś co pozwoli blokować aplikację. To jest podstawa i w zasadzie więcej takich rzeczy nie instaluję, jeżeli nie mam potrzeby. Natomiast to, co się przydaje już tak bardziej dla zdrowia psychofizycznego też, to jest ograniczenie czasów, zwłaszcza przed snem i rano, korzystanie z telefonu i z ekranu. A jeżeli nawet nie mamy takiej możliwości, to na przykład zarządzanie temperaturą barwową. I to też jest fajne, bo nowe urządzenia to mają. I Android, i iOS pozwalają obniżać automatycznie wieczorem jasność ekranu. Na komputerze mam taką aplikację od chyba 10 lat, która nazywa się Flux. Jest darmową aplikacją, która dosłownie wieczorem powoduje, że wasz ekran robi się pomarańczowy i powoli robi się coraz ciemniejszy. Ja już nie zwracam uwagi, a jak ktoś mi to wyłączy, to mam wrażenie, że mnie palą oczy. Tak jasne są ekrany, z których korzystamy i tak bardzo są białe i niebieskie. Więc są takie małe rzeczy, które powodują, że gdzieś tam minimalnie sobie to zmęczenie trochę ograniczamy. I rzecz nieaplikacyjna, którą też warto wziąć pod uwagę, nie wiem, czy to akurat teraz tego pewnie nie widać, ale ja na przykład, kiedy rozmawiamy teraz, oddaliłem sobie komputer bardziej od siebie, niż kiedy bym pisał na nim. Znaczy on jest tak, bym powiedział, że muszę wysięgnąć swoje dłonie bardzo mocno. Też dlatego, że trochę inne proporcje mamy na przykład swoich twarzy teraz na ekranie. Także jakby jesteśmy od siebie dalej, kiedy oddaliłem ten komputer i też nie mam tej kamery przed swoją twarzą. Nie mam swojej twarzy zbyt blisko siebie. Zminimalizowałem siebie na podglądzie, żeby się na tym nie skupiać, bo to też stresuje. Więc takie małe rzeczy, które możemy robić. I to jest też fajne, jakbyśmy się spotkali rok temu, to pewnie o połowie tych funkcji nie miałbym co opowiadać, bo ich nie było i pandemia bardzo to przyspieszyła. Tak? Takie szukanie małych rzeczy, które mogą sprawić, że trochę bardziej komfortowo, trochę bardziej zdrowo korzystamy z technologii. Mhm. A z jakich materiałów, źródeł najczęściej czerpiesz, żeby dowiadywać się o tego typu ciekawostkach, nowościach, narzędziach, z których możemy korzystać? Bo tak jak mówisz, no, wiele rzeczy przyspieszyło. Zakładam, że to, czym te narzędzia, o których my teraz rozmawiamy, może nie tyle, że się zdezaktualizują za jakiś czas, ale my zakładam, że pewnie pojawią się jakieś nowe rzeczy, więc jak być na bieżąco z tym wszystkim? I to muszę ci powiedzieć, że jest bardzo trudne, bo tak jak powiedziałeś na początku, dobrostan jest w ogóle nowym zagadnieniem, w takim sensie, że nie jest super popularnym terminem, więc jak sobie zgooglacie cyfrowy dobrostan, to nie dostaniecie żadnego, nie wiem, gazety, która o tym pisze regularnie, co tydzień newsy na przykład. Więc trochę trzeba poszukać. Natomiast jest kilka takich instytucji, które to badają i które o tym więcej piszą. Na Stanfordzie, na super znanym uniwersytecie jest wydział czy instytut do spraw mediów społecznościowych. Jakkolwiek brzmi to jak właśnie jakby oni zarządzali mediami społecznościowymi Stanforda, to oni są od tego, żeby badać, jak na nas wpływają media społecznościowe. I w ramach ich badań między innymi na przykład zajmują się tym, jak wpływają na nas media społecznościowe i nowe technologie na nasz stan psychiczny. Jakby jest taki międzywydziałowy zespół. I tam na przykład sporo jest takich porad, bym powiedział, wynikających z badań. Ostatnio mieli świetne badania, które było bardzo popularne w sieci, bo wypuścili badania właśnie na temat tego, jak na nas wpływa podgląd z kamer. I po prostu poradzili kilka rzeczy bardzo konkretnych, typu właśnie zmniejsz swój podgląd, wyłącz go, jeśli to jest możliwe, oddal się od komputera i tak dalej. Więc warto śledzić uniwersytety, które się tym zajmują. W Polsce to na przykład trochę się tym zajmują naukowcy też z Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktor Stąża między innymi, ale też Fundacja Dba Mój Zasięg i
doktor Dębski, który się tym zajmuje. Więc też można poszukać, można takich materiałów i pisania na ten temat. Też jest trochę, nawet w polskiej sieci, na blogu Sektor 3.0, z którym pracuję, też się nam zdarzają teksty o cyfrowym dobrostanie, ale to jest cały czas takie poszukiwanie w stogu siana różnych tych wątków pomiędzy. No bo też tak jak powiedziałeś, to nie jest w interesie firm technologicznych, żeby te rzeczy były super znane i popularne, bo domyślne ustawienia są odwrotne, mamy spędzić więcej czasu. Jak chcemy to zaoszczędzić, to musimy trochę pokombinować. No dlatego pytam właśnie, bo taki jest cel między innymi tego podcastu i też naszej rozmowy, żeby dać jak najwięcej tych narzędzi do tego, żeby nad tą technologią zapanować w swoim życiu, więc ja oczywiście te wszystkie miejsca sprawdzę i tutaj bardzo chętnie wylinkuję Super. Pod tą naszą rozmową, żeby były łatwo dostępne, bo no, też sam widzę olbrzymią korzyść, jaką ten temat cyfrowego dobrostanu ze sobą niesie. Wspominaliśmy o kilku książkach, wspominaliśmy o tutaj różnych miejscach w sieci, wspominaliśmy o aplikacjach. Są jeszcze jakieś takie materiały edukacyjne, źródłowe, do których, które chciałbyś polecić? Wiem, że sam w tym momencie pracujesz nad kursem, który dotyczy cyfrowego dobrostanu, więc mam nadzieję, że jak tylko się pojawi, będzie dostępny, to też będziemy go tutaj popularyzować i rozpowszechniać. Super. To wyciągnąłeś mnie do reklamy, to już pociągnę, bo jakoś zawsze o tym mam tendencję zapominać. Jestem kiepski bardzo w markę osobistą. Na cyfrowy dobrostan faktycznie próbujemy zebrać to, o co zapytałeś teraz, czyli próbujemy zebrać w postaci kilkunastu lekcji te wątki, które robię szkoleniowo, czy które nam się zdarzają, też zdarza o tym czytać. Natomiast faktycznie nie ma takich treści w spójny sposób, stąd pomysł na kurs e-learningowy, więc zapraszam, można się zapisać. Myślę, że niebawem wypuścimy już wersję pierwszą kursu. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie też chciałby się tym zająć trochę bardziej osobiście i sobie poszukać, to i to wiem, że to będzie trochę dziwna porada, ale na przykład warto w ogóle zobaczyć, co robi też Google w tym zakresie, mimo że jest ogromną korporacją, to też robi świetne rzeczy o cyfrowym dobrostanie. Ma bardzo dużo aplikacji takich eksperymentalnych, które możemy sobie zainstalować, żeby zrobić na sobie trochę badań takich jakby o cyfrowym dobrostanie. Też bardzo fajny mały wątek. Wyloguj swój mózg to jest jedna z takich książek. Jeżeli ktoś chciałby pójść jeszcze głębiej, to poza Calem Newportem myślę, że warto sięgnąć po książki. I teraz wyleciało mi z głowy, więc to dorzucę za chwilę. Tak, nie ma problemu. Może Anusz zaraz. Albo można skorzystać z pomocy naukowych oczywiście. Tak, to dokładnie. Świadome korzystanie z technologii na żywo mamy w tym momencie. Dokładnie, już sprawdzam w swojej biblioteczce, ponieważ nie chcę się przejęzyczyć i podać źle imienia i nazwiska naukowca, który pisze o tym naprawdę od lat. Bo w zasadzie już od chyba 15-20 lat pojawiały się pierwsze jego prace udało mi się. To jest Andrew Carr. To jest kilka książek. Piękny umysł, między innymi najnowsza jego książka, która niebawem wyjdzie, ale kiedyś też Kult amatora. Bardzo dużo książek o kulturze internetowej i to jest jeden z takich ludzi, którzy krytykowali internet od samego początku za to, że faktycznie może nas ogłupiać. I to hasło kiedyś się wydawało bardzo mocne, a dzisiaj faktycznie bierzemy je za oczywistość tak naprawdę, że wiele z tych rzeczy po prostu powoduje, że mamy mniej uwagi, mniej koncentracji. Więc myślę, że też warto sięgnąć po jego książki, jeśli ktoś już chce trochę naukowo też sobie coś o tym poczytać. To tak z takich poleceń różnych w sieci, które są w różnych miejscach rozproszone i nie zawsze się nazywają cyfrowy dobrostan, więc nie polecam szukać tego, tylko raczej mieć uwagę na wiele różnych terminów związanych właśnie z psychologią w internecie, z psychologią korzystania z mediów społecznościowych. To tak już podsumowując powoli, zbierając w całość ten nasz temat i właśnie naszą rozmowę skupioną na cyfrowym dobrostanie. Pierwszy krok, który nasi słuchacze mogą podjąć dosłownie w minutę po zakończeniu odsłuchiwania naszej rozmowy. Co byś sugerował, co byś tutaj doradzał? Powtórzę dwie rzeczy, które mówiliśmy. Z jednej strony wyłączyć powiadomienia najlepiej dla wszystkiego i następnego dnia, każdym razem jak będziecie czegoś szukać, to włączyć tylko te powiadomienia w tych aplikacjach, o których pomyśleliście. Czyli zupełnie odwrócić narrację, włączać tylko to, po co chcieliśmy sięgnąć, ale na początku wyłączyć wszystko. Zainstalować coś, co nam będzie mierzyło czas spędzany na smartfonie,
zostawić dzisiaj wieczorem telefon poza sypialnią. Nie poza łóżkiem, bo to jest za mało, tylko poza sypialnią. Poszukajcie zwykłego budzika w zegarku albo takiego nakręcanego i niech to was jutro obudzi, a nie telefon. To są rzeczy, które można zrobić od teraz. Jeżeli się uda je robić kilka razy, trochę dłużej, to potencjalnie zobaczycie jakiś efekt za chwilę, czyli na przykład tego, że kiedy telefon jest poza sypialnią, to łatwiej sięgnąć po książkę być może wieczorem i tak dalej. I tutaj możemy zacząć budować te zdrowe nawyki zamiast tych nawyków technologicznych. Dokładnie. Małe kroki, tak? W sumie cały czas gdzieś tam też myślę, że to się wszystko do tego sprowadza, do takich niewielkich, rewolucyjnych zmian, które nagle nam uporządkują życie i włożą tą technologię w odpowiednią szufladę na przykład, czy przestrzeń w naszym życiu, czy nadadzą jej odpowiednie miejsce, które byśmy chcieli, żeby ona w naszym życiu miała. Tylko tak znowu wracamy, że to jest droga, proces, ale też nie wielkie, olbrzymie kroki, tylko tak naprawdę małe, podstawowe rzeczy, które możemy tutaj robić. I też trochę wracamy a propos jeszcze pozycji książkowych, o których wspominaliśmy, czyli też książka, o której wspominaliśmy wcześniej przed naszą rozmową, Atomowe nawyki, która myślę, że tak trochę z boku, ale jednak też może pomóc w tym temacie. Tak, znaczy jeżeli chcecie wyrobić sobie jakikolwiek zdrowy nawyk, to warto sięgnąć po naukowe wsparcie. To znaczy jakby ktoś to bada i ktoś pomaga ludziom kształtować nawyki, a nawykiem może być korzystanie z telefonu mniej. Więc jak najbardziej to jest bardzo dobre połączenie. Mhm. I na sam koniec, Kamil, jedna taka główna myśl, podsumowując całą naszą rozmowę, myśl taka najważniejsza, z którą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, coś, o czym koniecznie powinni pamiętać po tej naszej rozmowie. To myślę, że jeżeli słuchają ciebie i twoimi słuchaczami, słuchaczkami są osoby, które pracują dużo z technologiami, to miejcie bardzo dużo dla siebie i dla innych osób empatii wobec tego, że technologie nas po prostu męczą. I to jest taka mała, może drobna myśl. Mieć empatię do tego, że druga osoba może mieć dosyć po prostu ekranu. Może być zmęczona tym, ile ma informacji, które musi codziennie trawić, przyjmować i tak dalej. Bo myślę, że nie bierzemy tego pod uwagę tak często, jak powinniśmy, że jesteśmy technologią zmęczeni wszyscy. I nasi pracownicy, i my, dzieci również w szkole też są tym po prostu zmęczeni. A jak to technicznie rozwiążecie, to jest już ten drugi prostszy krok właśnie, o którym powiedziałeś sporo i zrobiliśmy sporo dzisiaj, omawialiśmy przykładów, jak to zrobić. Tak jak Kamil wspomniał w naszej rozmowie, cyfrowy dobrostan nie jest u nas jeszcze pojęciem szeroko znanym czy rozumianym. I być może właśnie dlatego cyfrowy autyzm, cyfrowa demencja czy uzależnienie od technologii szerzą się w tak błyskawicznym tempie. Dlatego warto jak najszybciej zadać sobie pytanie, jaką rolę w naszym życiu odgrywa technologia. Czy wspiera nas narzędziowo w pracy, czy może przy realizacji naszych celów, czy może jednak manipuluje nami, zabiera czas i kształtuje naszą rzeczywistość. Jeśli tylko masz poczucie, że bliżej ci jednak ku tej drugiej odpowiedzi, to im szybciej zdasz sobie z tego sprawę i zaczniesz zmieniać swoje zachowania czy nawyki, to tym lepiej dla ciebie. Ja na przykład pomimo tego, że do tworzenia tego podcastu wykorzystuję mnóstwo nowych rozwiązań technologicznych, to jednak przede wszystkim traktuję je właśnie jako narzędzia, które pomagają mi dzielić się z tobą wiedzą czy umiejętnościami, co do których jestem przekonany, że mogą ci pomóc w życiu. Dlatego jeśli moje rozmowy z gośćmi są dla ciebie wartościowe i pomagają ci się rozwijać, to zachęcam cię do subskrybowania i do obserwowania tego podcastu. Ale naprawdę tylko wtedy, jeśli świadomie tego chcesz i jeśli masz na to obecnie przestrzeń w twoim życiu. No a teraz to już ode mnie wszystko, więc trzymaj się ciepło i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku.